Wiosna żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Kochani, wobec Pana czasów stajemy w stulecie objawień Maryi w znaku fatimskim na ostatniej dziękczynnej Eucharystii. Stajemy prawie sami. To ta radość przeogromna, że możemy w takim jakby naszym swojskim, prywatnym gronie podziękować Panu Bogu przez przyczynę Matki Bożej tu w znaku fatimskim za te nasze kilkudniowe przeżycia. Ja osobiście dziękuję, że w tym roku stulecia objawień mogłem być po raz trzeci z kolejnymi pielgrzymami. To przeogromna radość, ale zdaję sobie, że również i wyzwanie dla nas wszystkich także, któremu Pan Bóg dał tę łaskę bycia pośród nas. Niezmiernie cieszę się, że w koncelebrze jest z nami ksiądz Darek. Pochodzimy z Koźmina Wielkopolskiego. Zaiste pracujemy teraz w dwóch diecezjach, bo Pogorzela, ksiądz Darek jest proboszczem, a ja tutaj razem z nami pod Poznaniem, ale wspólne korzenie przede wszystkim, jeśli pozwolisz, to trochę tajemnicę zdradzę, ponieważ każdy z nas jakimś niepowtarzalnym bagażem przeżyć, doświadczeń tu przybywa. To już 12 lat, jak odeszła jego świętej pamięci mama, a kiedy urodziła księdza Darka, zachorowała i jej losy dalsze były już losami człowieka związanego z wózkiem inwalidzkim. Pamiętam do dzisiejszego dnia, jak właśnie mówiła, zawsze z uśmiechem na twarzy, wszystkie swoje cierpienia ofiaruję za mojego jedynego syna, którego przynajmniej jako jedno dziecko chciałam mieć, żeby został kapłanem, dobrym kapłanem. I dzisiaj księże Darku jakby się też wywdzięcza za wspaniałych rodziców. Pamiętam twojego tatusia, który wcześniej zmarł jeszcze przed twoimi święceniami, a ty już w tym roku obchodziłeś 25-lecie posługi Jezusowi w służbie kapłańskiej. Obejmuję także w tych miłych wspomnieniach mojej młodości twoich rodziców i te relacje, które nam towarzyszyły, kiedy byliśmy młodymi. Do tych naszych intencji, a każdy w swoim sercu ma tych intencji sporo, dołączamy właśnie te, które żeście szybciutko wypisali. Szybciutko je postaram się przeczytać, by ta kropka nad i, nasze ostatnie eucharystyczne spotkanie, była też i tym naszym w tej świadomości duchowej dotknięciem miłości Matki Najświętszej. Matko Boża Fatimska, proszę o błogosławieństwo w rodzinie dla naszej córki, o uleczenie mojego
z nałogu mojego brata, z nałogu alkoholizmu, daj mu siłę do walki z nałogiem, Matko Boża, proszę Cię o dobrego męża dla naszej córki, o wiarę dla naszych córek głębszą, Matko Boża, Ty jesteś naszą najlepszą, proszę o zdrowie dla mnie, mojego męża, o błogosławieństwo dla Polski, pokój w świecie, powrót do korzeni chrześcijaństwa starego kontynentu europejskiego. Matko Boża Fatimska, proszę Cię o ulgę w cierpienia dla naszych mam, o zdrowie, wytrwanie na dalsze lata życia. Dziękuję Tobie, Matko Boża, za wszystkie łaski otrzymane od Ciebie. Proszę o dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodziny i wnusi, dzieciątka. Matko Boża, proszę Cię o szczęśliwe rozwiązanie dla córki, zdrowie, Boże błogosławieństwo dla dziecka, o uzdrowienie ręki, aby była sprawna, pozytywne załatwienie mojej sprawy. Dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o dalszą opiekę nad rodziną. Matko Boża, o radość nieba dla zmarłych rodziców chrzestnych, o zgodę w rodzinie, o Boże błogosławieństwo, pomoc dla Piotra w studiach, wypełnienie się woli Bożej w moim życiu, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny, Bożą radość dla zmarłych w niebie, o prośbą o przełamanie wewnętrzne, spowiedź dla teścia, o żywą, głęboką wiarę dla dzieci, o zgodę, miłość w rodzinie, Boże błogosławieństwo, podziękowanie za 35 lat małżeństwa, opiekę, łaski dla tych, którzy zeszli ze złej drogi, aby na nią powrócili, o ulgę w cierpieniu dla mamy, dla całej rodziny, o zdrowie, opiekę Bożą, zdrowie dla całej rodziny. Dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o dalsze błogosławieństwo. Fatimska Królowo Pokoju, we wszystkich intencjach, które noszę w sercu, szczególnie łaskę wiary i zdrowie dla bliskich, o zgodę w rodzinie, rozwiązanie trudnych spraw zmarłych z rodziny, dziadków, Matko Boża Najświętsza Fatimska, Pani Maryjo, dziękuję za łaski, które otrzymałam i proszę o dalsze Boże błogosławieństwo i o łaskę nieba dla zmarłych z rodziny. Matko Boża Fatimska, proszę o zdrowie, opiekę nad dziećmi, wnukami, w pewnej intencji podziękowanie za otrzymane łaski, o zgodę w rodzinie. Matko Boża, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, szczególnie dla Marii Mikołaja Franciszka, o zdrowie, uwolnienie z nałogów, dla męża, nawrócenie dla syna, uzdrowienie dla mojego kuzyna, o zdrowie i zgodę w rodzinie. Matko Boża, o zdrowie dla mamy, dla całej naszej rodziny, wszystkich, którzy prosili o modlitwę, szczęśliwą operację. Dziękuję za łaskę wiary. Zawierzam całe małżeństwo, synów, rodziców, wszystkich z rodziny. Proszę, Matko Boża, o zdrowie dla syna, łaskę dobrej nauki, właściwe rozeznanie powołania. Matko Boża, proszę o błogosławieństwo dla moich synów. Proszę też o wszystkie potrzebne łaski, zdrowie dla rodziców, rodzeństwa, w intencji moich przyjaciół, aby ich związek małżeński był zgodny, pełen miłości, zrozumienia. Proszę o wskazanie moim, proszę Matko Boża o potrzebne łaski, o wskazanie moim synom drogi w dobrym życiu. Dziękuję za otrzymane życie, dobrego męża. Dziękuję Ci, Mateczko, nawrócenie ze złej drogi. Proszę, wspieraj mnie w moich dalszych poczynaniach dla wszystkich bliskich żyjących. O Boże błogosławieństwo. Maryjo, proszę Cię o w intencji zdrowia, mądrości, szczęśliwego życia dla tutaj wypisanych. O Boże błogosławieństwo. Matko Boża, proszę Cię, dziękuję za życie, za wszystkie łaski, opiekę, wypełnienie woli Bożej w rodzinie. Matko Boża Fatimska, Bogu wiadome intencje o zdrowie dla mnie, całej rodziny i błogosławieństwo Boże. Maryjo, proszę o zdrowie dla mojej żony, matki, dla całej mojej rodziny, dla księdza Tomka, dla wszystkich,
których kocham i którzy mnie kochają. Matko Boża, pragnę podziękować za otrzymane łaski, prosić o dalszą opiekę Twoją. Matko Najświętsza, o zdrowie Boże, błogosławieństwo dla Romana, Danuty z okazji 38. rocznicy ślubu. Kochani, te wszystkie intencje, które tak w całości albo w części wyczytałem, te intencje tu zostawiam na ołtarzu. Te wszystkie intencje przemadlamy i te intencje, które nosimy głęboko w sercu, w chwili ciszy powierzmy je przez przyczynę Matki Najświętszej Pani Fatimskiej. Panie Jezu Chryste, który umarłeś na krzyżu, aby nas zbawić, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, który zmartwychwstałeś dnia trzeciego, abyśmy z martwych grzechów powstali do życia wiecznego, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, który wstąpiłeś do nieba, by przygotować nam wiekuiste mieszkanie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty dałeś nam za matkę, rodzicielkę Twojego umiłowanego Syna. Spraw, abyśmy przez nią pouczeni, napełnieni duchem prawdziwej pokuty i modlitwy, coraz gorliwiej starali się rozszerzać Królestwo Chrystusa dla odnowienia świata przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest. Patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy. Lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dookoła, rwącą wodą i światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa, winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich władca, stworzył je bowiem Twórca piękności. A jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw, winni byli z nich poznać, o ile potężniejszy jest ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich sprawcę. Ci jednak na małą zasługują naganę, bo wprawdzie i oni błądzą, ale i Boga szukają i pragną Go znaleźć. Obracając się bowiem wśród Jego dzieł, badają i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. Ale im także nie można wybaczyć, jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat, jakże nie znaleźli rychlej Jego władcy. Oto Słowo Boże. Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga. Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga. Niebiosa głoszą chwałę Boga. Dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Dzień opowiada dniowi, noc nocy wiadomość przekazuje. Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga. Nie są to słowa, ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata. Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia obok niej stojącego, tego, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Oto matka Twoja, oto syn Twój. Jakże te słowa dzisiejszej Ewangelii są bliskie nam, Polakom. Nam, Polakom, którzy w tym roku obchodzą te wspaniałe rocznice. Stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie, tu gdzie jesteśmy. 140. rocznicę objawień Matki Bożej u nas w Polsce, w Gieczwałdzie, gdzie przemówiła do naszych polskich dzieci w języku polskim. I 300-lecie koronacji obrazu jasnogórskiej Królowej Polski. Stajemy tu w Fatimie, tak jak stajemy bardzo często u nas w Częstochowie. I tak samo jak tam, tak i tu patrzymy w oczy naszej najlepszej Matki i Królowej. Wpatrujemy się w jej oblicze i staramy się jej słuchać i mówić do niej. A tu w Fatimie co do nas mówi? Odmawiajcie codziennie różaniec. Nawracajcie się. Czyńcie pokutę. I mówi pewnie te same słowa, które kiedyś powiedziała w Kanie Galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn. Ale czy my ją słuchamy? Czy my o tym każdego dnia naszego życia pamiętamy, że ona jest zawsze przy nas? Nawet wtedy, kiedy nas wszyscy opuszczą, ona nas nigdy nie opuści. Bo jakże może opuścić matka swoje dzieci? Powierzmy więc dzisiaj jej wszystkie nasze osobiste sprawy. Sprawy naszych rodzin, naszych parafii, naszej ukochanej ojczyzny. I prośmy: Maryjo Królowo Polski, Maryjo Pani Fatimska, bądź z nami w każdy czas. Amen. Kochani, nasza grupa kończy ten piękny kilkudniowy czas doładowania duchowych akumulatorów razem z tymi wszystkimi tutaj obecnymi. Otwórzmy nasze serca i werbalnie, słowami naszymi i to, co dyktują nasze serca, chcemy w tym momencie przedstawić Panu przez przyczynę Matki Najświętszej. O niezłomną wiarę dla całego Kościoła wygłosił chwałę Bożą, ukrytą w wielkości i pięknie Twych stworzeń. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. O sprawiedliwość i ład społeczny oparty na prawdzie Ewangelii, by świat odradzał się jej mocą. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. O łaskę zbawienia dla naszych zmarłych, by cieszyli się niebem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. O czujność serc dla nas samych, byśmy zawsze byli gotowi na przejście z tego świata do wieczności. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Powierzamy Ci w pokornej naszej modlitwie, Panie Jezu, przez przyczynę Twojej najlepszej Matki,
w znaku fatimskim. Te intencje wypisane i te intencje wypisane w naszych sercach po Twoją obronę z naszymi prośbami. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowej anielskiej śpiewajmy, różami uwieńczmy jej skroń, jej serce w ofierze składajmy, ze łzami wołajmy doń. O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze matką nam. O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze matką nam. Przez Ciebie, o Matko miłości, błogosławiony jesteś, Panie Boże. Upieka nam Bóg, a my nam oddajem wdzięczności. Ustamy do Twoich stóp, o Maryjo, jakżeś Ty wspaniała, wszelkich słów opiewasz los. O Lilio, jakżeś Ty wspaniała, wszelkich ród rozmiewasz wąt. Módlmy się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. I Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na rzecz chwała swojego imienia, także na pożytek nasz i całego Kościoła. Panie nasz Boże, przyjmij dary przez nas złożone, oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego z założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swoje błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi, wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości,
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Antonio oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Boga Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Oto Syn Twój, oto Matka Twoja, jesteśmy tymi właśnie Janami, przybranymi dziećmi. Należymy do rodziny Jezusa, gdzie ona jest naszą matką, nas wszystkich, Kościoła, wspólnoty i tych pojedynczych osób, którzy przez jej przyczynę się zwracają. Modlitwą jej Syna Jezusa ufnie wołajmy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełnił darami Ducha Świętego cały świat przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Książeczkę tam,
Boże, Ty w osobie Najświętszej Maryi Panny dałeś swojemu Kościołowi pielgrzymującemu zapowiedź przyszłej chwały. Spraw, aby Twoi wierni, którzy mają obrazy, różańce, figurki, medaliki, z ufnością wznosili oczy ku Matce Jaśniejącej jako wzór świętości dla całej wspólnoty Twoich wybranych przez Chrystusa, Pana naszego. I kochani, te dewocjonalia, ale także przede wszystkim to, co w naszych sercach wymodlone, całą tą treść, która jest bogactwem naszego życia na drodze rozwoju naszej wiary, tym umocnieniem Bożego błogosławieństwa ostatniej dla naszej grupy wspólnotowej Eucharystii, zakończmy to nasze bycie tutaj w Fatimie, które jest wyzwaniem do świadectwa, które stoi przed nami, które powinno być jeszcze bardziej świadome i wyraziste. W tym duchu przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Oto ofiara spełniona. Bogu niech będą dzięki. Zdrowaś Maryjo, Boga. Rodzico, błagamy Ciebie, Święta Dziewica. Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, módl się za nami, zdrowaś Maryja. Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, módl się za nami. Maryja.